To już pewne, prezydent podpisał zakaz fotografowania. Czas na pierwsze prace przy czwartej linii metra. Tramwaje wracają na Puławską. Tramwaje wracają do Annopolu. Nowy kolejowy rozkład jazdy i Zegrze, które prawie nie będzie mieć pociągów. Wukatka jednak z lepszą komunikacją zastępczą. Czy podwodne S8? O tym nie tylko, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. W niedzielę, 3 września. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, czy mam wznąż. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy i ogólnie z całej komunikacji w Polsce. Natomiast zaczynamy od tego, co jest ważne, czyli oczywiście jak zawsze awarie w stacjach metra i następnie przejdziemy do kolejnych tematów. Do wszystkich macie rozdziały, zaczynając od tego, że Świętokrzyska, Ratusz Rosena, Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno, Stokłosy, Dworzec Wileński, Centrum Nauki Kopernik, Nowy Świat Uniwersytet to stacje metra, gdzie nie działa aktualnie co najmniej jedna winda na tej stacji metra, więc trochę kiepsko. Przy okazji przypominam Wam, że cały czas trwają remonty schodów ruchomych na stacji metra Centrum. Tymczasem, no niestety wydarzyło się, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza możliwość ustawienia tabliczek, zakaz fotografowania na infrastrukturze krytycznej, którą jest m.in. cała kolej w Polsce. Również taką infrastrukturą krytyczną są banki, więc na przykład na Świętokrzyskiej nie będziecie mogli zrobić zdjęcia NBP, jeżeli tam ma jakiś mają plakat, więc również nie będzie można nagrywać parkingu Plac Powstańców Warszawy, który tam się znajduje. Czy oczywiście wszystkie jednostki wojskowe będą miały całkowity zakaz fotografowania, czego oczywiście się całkowicie zgadzam, ale dzięki temu też nie będzie można nagrywać i fotografować, jak powstaje tramwaj na ulicy Płaskiej, ponieważ no, to jest w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki wojskowej. Takich problemów jest dużo więcej, jak na przykład STP Karolin, tutaj się ciągnie wzdłuż linii kolejowej, więc też nie można zrobić zdjęcia, czy oczywiście linie kolejowe, które przecinają sam środek Warszawy. Linia średnicowa. Zrobicie zdjęcie Warszawy w Śródmieście, dworca i co? I już pójdziecie na 30 dni do resztu? To dokładnie zobaczymy, jak będzie wyglądać. Na razie jeszcze nie mamy co aż tak bardzo dramatyzować, dlatego że ustawa jeszcze nie weszła. Została podpisana, wejdzie w życie, na razie będę od aktualnej spowiedzi zgodnie z tym, co było napisane w ustawie 1 października, musi się później upromocnić przez 2 tygodnie, czyli 14 dni, co oznacza, że wejdzie w życie 14 września, października, dzień przed wyborami, ale to już taki inny element, natomiast co jest ważne, to jest to, jak już ta ustawa wejdzie, to jeszcze trzeba ustalić, jak te tabliczki będą wyglądać. I te tabliczki ustala Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak oni to faktycznie ustalą, to dopiero wtedy odpowiednie instytucje i organy będą mogły się o nie ubiegać. Cały czas nie wiemy, co możemy zrobić, jeżeli dana organizacja i organ wywiesi tabliczkę bezpodstawnie, po prostu znajdzie jak szablon, jak ma wyglądać ta tabliczka, wywiesi ją bez stosownego pozwolenia. Jak tego typu informacje my, jako pasażerowie, czy osoby publiczne, znaczy nie właśnie nie osoby publiczne, tylko osoby prywatne, będziemy mogli sprawdzać. Nie mamy żadnej informacji. Nie wiemy też, co ile takie tabliczki muszą być rozwieszone na płocie. Jak to ma wyglądać ogólnie, właściwie to nic nie wiemy, bo jest tak ustawa napisana, że właściwie wnosi zakaz, ale nic konkretnego nie podaje, więc właściwie może być jeszcze większa anarchia niż teraz była. Natomiast co jest pewne, to jest to, że gorzej tylko już będzie. I co ja mogę powiedzieć? Dokładną kampanię, jakie serie będą usunięte, tam już macie teraz na banerze na kanale, ale dokładną listę wszystkich serii, które będą zawieszone przez nowy zakaz, zobaczycie w najbliższych tygodniach, więc jeszcze spokojnie dowiecie się, jakich serii kolejowych nie zobaczycie po 1 października. Chyba, że tabliczki się tam nie pojawią, ale wiecie, szukanie tych tabliczek w polu teraz specjalnie też nie jest na siłę, bo jeżeli jej nie zobaczycie, no to legalnie możecie robić zdjęcia, prawda? No właśnie, więc tak to niestety wygląda. Przy okazji ważnym elementem, powiem już na sam koniec, kończąc ten temat, że żadna partia polityczna nie była przeciwko temu zakazowi. Wszyscy albo głosowali za, albo się wstrzymali, natomiast tylko i wyłącznie jedna osoba niezależna była przeciw Sejmie. To jest ważny element i o tym trzeba pamiętać, że nie mamy właściwie na kogo głosować w najbliższych wyborach. Tymczasem wracamy do tematów pozostałych. Przy okazji informacja na Sejmie cały czas nie ma informacji, że prezydent ją podpisał.
ale wiemy już niestety, że tak się stało. Tymczasem przejdźmy do tematów metrowskich, czyli Skody zniknęły z pierwszej linii metra, ale spokojnie, cały czas jeżdżą, tylko po prostu miały różne prace serwisowe. Wiecie, nowy pojazd ma oczywiście choroby też wieku dziecięcego, więc trzeba go serwisować, naprawiać, sprawdzać, co się może w nim zepsuć i tak dalej. Więc Skody cały czas gdzieś się znajdują, gdzieś się przemieszczają, no i oczywiście to Skod wakacyjnie też robił te zmiany, że po prostu mniej pociągów jeździło, dlatego też Skody trochę zniknęły. Ale spokojnie, już będą wracać teraz w najbliższych dniach i będzie ich coraz to więcej. Tymczasem piąta linia metra, na razie cisza o niej. Natomiast czwarta, no to już trochę co innego. Czwarta linia metra w końcu rozpocznie swoje prace w 2024. Tak, to jest początek. Najpierw była zapowiedziana w tym roku, a teraz może rozpoczną się jakieś prace budowlane przy niej. Nie wiem, z tymi budowlanymi to oczywiście przesadzam. Na razie trzeba wszystkie koncepcje dokładnie rozwinąć. Jak ma to wyglądać, jak mają wyglądać łączniki z innymi stacjami metra, jakie są tam warunki, wszystkie decyzje prawne i tak dalej, to trzeba przygotować. Przy trzeciej linii metra to już trwało od jakiegoś czasu. Czy słusznie, czy niesłusznie, to nie oceniać. Wiem tyle, że w kolejnym roku, 2024 roku, będą trwały zarówno prace przy trzeciej, jak i przy czwartej linii metra w obecnym przebiegu, czyli trzecia tam jedzie od Żwirki Wigury do Gocławia. Znaczy od Żwirki Wigury do stadionu przez Gocław, natomiast czwarta linia metra łączy ze sobą Wilanów i Białołękę. Natomiast prace będą trwały jednocześnie nad jedną i drugą linią, znaczy jednocześnie nad czwartą i trzecią linią metra, z tym, że oczywiście czwarta jest o wiele mniejszym stopniu zaawansowania, ale będzie się więcej przy niej działo, bo tam przy trzeciej trzeba jeszcze pozyskać decyzje środowiskowe i inne takie elementy. Natomiast nie mamy cały czas informacji, kiedy to rozpoczną się prace budowlane, więc jeżeli są zapowiedziane, że jeszcze będą realizowane różne prace przy elementach formalnościowych, to oznacza, że co najmniej do połowy roku według mnie nie rozpoczną się żadne prace budowlane przy trzeciej linii metra. Też co ważne, warto zaznaczyć, że metro, znaczy miasto będzie starało się pozyskać środki unijne zarówno na nowe inwestycje tramwajowe, jak i również na dobudowę nowych stacji metra na drugiej linii metra z STP, bo ja przypominam, że ten odcinek metra jest budowany w całości ze środków miasta. Przy okazji tam też trwają jeszcze prace przy wywłaszczeniu terenów i tak dalej. Będą też w kolejnym roku wypłacane odszkodowania dla osób, od których były wykupione grunty. Także takie ciekawostki. Przy okazji tutaj na transporcie publicznym jest dokładna lokalizacja wszystkich stacji, o której mówiłem ostatnio w całym moim studium Warszawy. Tymczasem na Puławską wracają tramwaje od jutra 4, 10 i 18. Będą ponownie jeździć. Tak, mniej tych tramwajów. No, o czym, dlaczego takich jest mało, o tym mówił ostatnio rzecznik prasowy ZTM-u w ostatniej konferencji, jak się go pytałem. W dużym skrócie chodzi o to, że 14 i tak mało kto korzystał na Puławskiej, a 35, no 35, jakby nie ma sensownego wyniku, czemu 35 nie wróciły na Puławską. Jest tylko powiedziane, że aktualnie 35 zastępuje 14 tam, gdzie była wykorzystywana, czyli na odcinku Metropolitechnika Banacha. I tyle. Dziękuję bardzo w temacie. Także w skrócie, mieszkańcy Puławskiej stracili dwie linie tramwajowe. 14 może nie wykorzystywali jakoś szczególnie mocno, chociaż ja prawie zawsze jeździłem 14, więc jak ktoś mi mówi, że 14 mało kto korzystał, to wiecie, jakby to jest strzelenie prosto we mnie, bo ja przez ostatnie kilka ładnych lat, kiedy była 14, to ją codziennie jeździłem. Więc to jest faktycznie dla mnie duże utrudnienie. Natomiast brak 35 jest też dosyć dużym problemem, bo z Puławskiej dzięki temu był bezpośredni dojazd na przykład do centrum handlowego Arkadii, a teraz nie ma takiej możliwości. No i oczywiście ogólnie w tamte te rejony Bielan. Teraz takiej opcji po prostu nie ma, trzeba się przesiadać i jest trochę niewygodnie. Także takie tutaj zmiany, ale spokojnie, tramwaje jeszcze nie mają docelowego układu tramwajów, chociaż już właśnie to zmieniam. Tutaj jest właśnie informacja jeszcze o tym, że 11 i 14 cały czas pozostają zawieszone, ale dlatego, że w przyszłości część z tych tramwajów ma pojechać właśnie do Wilanowa. I tramwaje nie chcą teraz wprowadzać więcej zmian. Ogólnie teraz tramwaje w średnio co 3 minuty będą jeździć na Puławskiej, więc no, powiedzmy, że nie jest tak źle. Rozkłady jazdy mają być skoordynowane, aby po prostu tramwaje podjeżdżały co te 3 minuty, a nie wszystkie naraz na hura. Co ważne, 11 i 14 najprawdopodobniej pojadą do Wilanowa,
I jeszcze mamy informację co do tego, znaczy 14:35 pojedzie do Wilanowa, na Sielce pojedzie 11 i najprawdopodobniej będzie jeszcze jedna nowa linia tramwajowa. I to już tutaj się raz o tym słyszę, że na tramwaj na Kasprzaka ma się pojawić nowa linia tramwajowa i najprawdopodobniej również na Gagarina i na Zachodnią też nowa linia tramwajowa się pojawi. Także spodziewajcie się, że nowy numerek się pojawi. Także całkiem ciekawie. Także takie ciekawostki, jeżeli chodzi o te nowości, ale jeszcze te wszystkie informacje, jak mówię, to takie są mniej więcej, jak wam mówię, i jeszcze wszystko się będzie mogło zmienić. Dopiero szczegółowy układ komunikacji miejskiej, zarówno autobusowego, jak i tramwajowego, będziemy poznawać dopiero pod sam koniec budowy każdej z tych inwestycji. Czy to na Gagarina, czy to do Wilanowa, czy to na Kasprzaka, czy to również przy innych inwestycjach. Także tak to wygląda. Lecimy dalej. Również zajezdnia na Poltucha zamieszam, bo sam tam tramwaje będą wyjeżdżać trochę inaczej. Przechodzimy dalej. Czyli zielone lodowisko na Gagarina. Tak właśnie się dzieje. Tutaj transport publiczny miał okazję wejść, jak faktycznie rozchodnik był zamontowany w różnych miejscach. Może mi się uda wpaść na tramwaj na Gagarina za miesiąc, może na plac budowy. Nie wiem. Kontaktował się ze mną wykonawca. Ale na razie cisza w temacie. Natomiast ciekawe, o, kolektor nawet było zdjęcie. Natomiast co ciekawe mogę wam powiedzieć, to jest to, dowiedziałem się ostatnio czemu na przystankach, czemu na przystankach jest wybetonowane lodowisko tramwajowe, a jak nie ma przystanków, to jest zielone. Sytuacja jest bardzo prosta, to jest tylko i wyłącznie ochrona przyrody. Jeżeli w miejscu, gdzie tramwaj się zatrzymuje, byłoby zielone lodowisko, czyli rozchodnik albo trawa, to byłby problem taki, że po prostu ta zieleń w jakimś czasie by po prostu przymierała. Czemu? Bo tramwaje zimą i ogólnie w kiepskich warunkach dosyć dużo korzystają z piasku, z piasecznic i wysypują go w szyny. Natomiast jak wiadomo, pomiędzy szynami byłoby zielone lodowisko i to zielone lodowisko tego piasku zbytnio by nie lubiło. Tym bardziej, że tego piasku jest dosyć dużo wtedy wysypowanego. Więc ze względów takich technicznych tak to jest zrealizowane, że w tych miejscach jest to wszystko wybetonowane. Taka ciekawostka. Dowiedziałem się o tym ostatnio na konferencji, bo się też zapytałem. Tymczasem przejdźmy sobie do kolejnych tematów, czyli tramwaje wracają ponownie na pętlę Annopol, co jest dosyć dużą zaletą na plus, jak i również to, że pociągi będą, SKM-ki będą jeździć ponownie z nowym rozkładem jazdy. Tak, nowy rozkład jazdy, a co dokładnie? No to tak, po kolei. S1 i S10 będą jeździć w różnych relacjach właśnie pomiędzy Otwockiem i Pruszkowem przez Warszawę Centralną. S2 i S20. S20 będzie jeździć od Warszawy Wschodniej, S2 będzie jeździć od lotniska Chopina na razie do Dębertowa, a od 13 września będą już jeździć do Sulejówka Miłosnej. I nie będzie S20 wtedy. Z tego, nie, będą S20 do Wschodniej jeszcze wtedy. Natomiast S3 będzie jeździć teraz ponownie pomiędzy Radzyminem, Wieliszewem lub Legionowem Piasków, oczywiście łącząc lotnisko Chopina. No i S4 będzie jeździć mniej więcej w tej samej relacji, Piaseczna, Zagrze Południowe, ale w weekendy do Piaseczna, do Zagrze Południowego już pojadą tylko 4 pociągi. Trochę mało, co nie? Hucznie otwierana inwestycja, hucznie otwierana nowa linia kolejowa, a teraz tam nie ma kto jeździć. W sensie pociągi będą, ale 4 w ciągu doby to trochę mało. Jakby to jest już trochę przeginanie, jeżeli chodzi o wykorzystywanie transportu szynowego. W takim razie, jeżeli tak mało pociągów tam jeździ, to czy tam ta linia kolejowa była potrzebna? Nie będę oczywiście mówić, że jakaś linia kolejowa była niepotrzebna, ale widać ewidentnie, że tych pociągów jest mało. Chodzi oczywiście o finansowanie również i tylko i wyłącznie to, że SKM-ka tylko i wyłącznie tam dojeżdża, też to ciekawe. Natomiast no trochę lipa. Przy okazji S40 będzie dalej jeździć do Warszawa Rakowiec. Kolejna informacja to jest to, że nie tylko Warszawa się zmienia rozkład jazdy. W Warszawie będzie otwarta ponownie linia średnicowa, czyli Warszawa Ochota, Śródmieście i Powiśle, jak i również trochę się zmienia w Krakowie. Tam średnica jest po części oddawana. No i oczywiście do Zakopanego już teraz nie dojedziemy od kilku dni. Film o Zakopanem pojawi się jutro, bo jakby nie mam czasu go teraz nagrać w ostatnich dniach, więc jeszcze chwilę. Tymczasem na zachodniej, mieliście film zachodni wczoraj, więc tak tylko na szybko wam powiem, że peron 6 i 7 ma już windy, peron 4 i 5 został oddany do użytku dzisiaj. Natomiast
Peron 1 i 2 został zamknięty dzisiaj i WKTK od dzisiaj do końca przyszłego roku szkolnego nie będzie jeździć. Nawet mniej więcej do połowy wakacji nie będzie jeździć do centrum Warszawy, tylko i wyłącznie jeździć do Ordona, także dosyć kiepsko. Natomiast co jest ważne, to jest to, że Grzybek został wpisany do rejestru zabytków i możemy się już cieszyć tym, że on na pewno nie zniknie. Chociaż już pierwotnie on tam miał pozostać jako pusty Grzybek, ale będzie. Co ciekawe, pulpity w Grzybku też są wpisane do rejestru zabytków. Inna ciekawostka to jest to, że poprawia się komunikat zastępcza WKTK do Warszawy. Będzie lepiej, bo będą prowadzone specjalne autobusy ZTM, które będą po prostu jeździć w kursach skróconych do właśnie przystanku kolejowego WKD Aleje Jozimskie, jak i również będzie specjalna linia zastępcza, współfinansowana po połowie przez WKTK i przez ZTM i ogólnie trochę się dogadywali, więcej honorowania w SKM-kach też będzie, natomiast co jest ważne, to jest to, że zrobili specjalny schemat, jak korzystać z WKTK, kiedy nie będzie funkcjonować w centrum Warszawy. No i tak, mamy nową linię zastępczą ZA1, realizowaną wspólnie przez ZTM i WKD i będziecie mogli nią pojechać właśnie na odcinku bezpośrednio od Warszawa Aleje Jozimskie, znaczy PKP WKD Aleje Jozimskie i dalej przejechać wzdłuż linii WKD, czyli Alejami Jozimskimi bezpośrednio do dworca centralnego. Także tak to będzie wyglądać. Przez oczywiście wszystkie przystanki pod trasie, tam gdzie się WKD na pewno zatrzymywało. Także takie tutaj jest sytuacja. Oczywiście wzajemne notowanie na wszystkie autobusy, SKM-ki i tak dalej również będzie na tym odcinku. I część linii będzie dojrzeć. Co ciekawe, tutaj nowość jest jakiś wspólny węzeł. Powstał Warszawa Reduta Ordona i Centrum Handlowe Reduta. Jakby to jest dosyć długi kawałek, żeby podejść, ale no jak widać jakiś nowy węzeł komunikacyjny nam tu powstał w Warszawie. Ale bardzo dobrze, że zrobili ten schemacik, to będzie łatwiej się odnaleźć co i jak. Tymczasem inna ciekawostka to jest to, że 90 lat temu otwarto linię średnicową w Warszawie. O tym wam nie będę dużo mówić. Jak chcecie, to sobie poczytajcie, macie do tego link teraz w opisie i w karcie. Bo ja mam czasu już w tym mniej czas z tym. Tymczasem tramwaje wracają na paską i linie 4, 10, 18, 31 i 35 wracają na swoją podstawową trasę. 14 nie będzie jeździć, funkcjonować i 35 przyjmuje część trasy, która była najbardziej oblegana. Przy okazji linia 167 i 168 lekko zmienią swoją trasę również. Tymczasem inna informacja to jest to, że została otwarta ulica Wulczyńska, dlatego też autobusy i tramwaje będą jeździć normalnie. 33 i 76 pojadą już teraz do metra Młociny normalnie i kolejne linie autobusowe 110, 116, 409, N41, N43, N91, Z12, 114, 121, 203, 210, 250, 409, N1, N2 i N58 będą jeździć innymi trasami już tak mniej więcej, jak one powinny wyglądać docelowo. Przy okazji, czy coś jeszcze mamy? No tak, ogólnie się zmienia cały rozkład jazdy, więc ogólnie od poniedziałku zerknijcie po prostu na rozkład jazdy swojego autobusu, tramwaju, bo właściwie wszystko się mogło zmienić. Teraz powinno jeździć wszystko częściej, chociaż docelowy układ powakacyjny jest dopiero, kiedy studenci wracają na studia. Więc to jeszcze jest już powrót, ale jeszcze spodziewajcie się, że będzie jeszcze częściej komunikacja miejska jeździć w niektórych miejscach, dopiero właśnie już od 1 października. Także tak to wygląda. Wszystko się zmienia. Jakby wszystkie linie mają wrócić do częstotliwości kursowania sprzed wakacji, ale zawsze są jeszcze jakieś wyjątki. Tymczasem wraca jesienne bilety branie. Możecie już grać. Jeżeli kupiliście bilet od 1 września, możecie kupić, grać w tym i do wypełnienia jest jak zawsze 30-dniowy bilet. To co trzeba zrobić, aby wziąć udział? Kupić bilet miesięczny po 1 września na dowolną długość i następnie go zarejestrować i w przeciągu dnia 16-30 września będą właśnie konkursy odsłaniane na specjalnej stronie. Tymczasem koniec inwestycji ZDM-owskich w centrum miasta. Plac Trzech Krzyży jest już przejezdny całkowicie. Następnie Piękna też jest już całkowicie przejezdna i ostatnie prace na Marszałkowskiej też już się trochę pomniejszyły. Więc ogólnie wszystko mniej więcej wraca do normy. Powinniście móc korzystać teraz wszystkiego tak jak wcześniej i to jest dobra zmiana i więcej informacji oczywiście w poszczególnych podseriach w warszawskich inwestycjach. Tymczasem, jeszcze jest Piękna. No, możemy sobie zerknąć na Piękną w sumie, jak to tam wygląda. Jest ładnie, pięknie.
Ja tu tylko trochę przyspieszam, bo ja za chwilę muszę wyjść, bo dzisiaj jeszcze jeżdżę tramwajem. O, to przy okazji, dzisiaj jeżdżę tramwajem linią T, jest dzisiaj zakończenie sezonu. Jeżdżę na pierwszej brygadzie od połowy dnia, czyli tak po 15, koło 16 ruszam dopytą na swojej zmianie i będę jeździć. Ostatni dzisiaj jest dzień linii tramwajowej T. Jak coś, taka ciekawostka. Także dzisiaj się tam pojawię. Szczegółów już nie będę dzisiaj pisać, ale będę tam jeździć. Znaczy szczegóły może napiszę, jak będę mieć czas, przy telefonie będę siedzieć. Tymczasem Konatowicza jest szansa na nagrodę w Green Cities Europe Award 2023, więc ZDM właśnie został zgłoszony tutaj do tejże i oto tegoże konkursu. No i w sumie jak się patrzy na to zdjęcie, to naprawdę ładnie, pięknie wygląda. Zobaczcie na to. No, pięknie. Ale nie, faktycznie przyjemnie siedzieć do domu tasą. Przy okazji kolejne prace na Jana Kazimierza w czwartek 31 sierpnia. Warszawscy drogowcy powiększają prac budowy. Linia 255 będzie jeździć teraz objazdami, trochę inaczej. I jak widzicie, teraz jest na większym odcinku jednokierunkowa. Teraz tylko i wyłącznie w kierunku zachodnim można przejechać na odcinku od Sowińskiego do Studziennej. Także taka sytuacja. O, Jana Kazimierza też długo będzie film. Tymczasem lotnisko Chopina w czołówce najbardziej punktualnych lotnisk w Europie jest na 8 miejscu i faktycznie jak sobie popatrzycie na Flight Radar, to te samoloty tak jakoś dziwnie punktualnie albo nawet przed czasem lądują tutaj. To jest dosyć ciekawe. Co przy okazji, coraz więcej osób korzysta z lotniska Chopina. Przypominam, że niedługo ma zostać zamknięte dla ruchu cywilnego, ale pozostanie dla VIP-ów i do obsługi wojska. Także taka sytuacja. Lotnisko Chopina nie zniknie z Warszawy, tylko po prostu będzie ograniczona jego działalność do braku obsługi przelotów pasażerskich. Tymczasem tylko dla VIP-ów i wojska. Tymczasem inne prace drogowe S17 bliżej nowych rozwiązań na węźle Lubelska. W końcu udało się wyłonić projektanta. To było czwarte podejście. No i o co chodzi? Chodzi o to, aby po prostu te zjazdy poszczególne nie były teraz zamknięte, jak teraz w tymczasowej organizacji ruchu, dzięki której nie ma korków i innych problemów. No i po prostu trzeba tak to zrobić, żeby dało się wznowić tutaj ruch, a jednocześnie, żeby nie było korków. I to teraz będzie realizowane przez najbliższy rok. Tam będą różne prace, a następnie będzie to do wykonania. Kolejne informacje to jest Zakopianka. Cały czas nie udało się wyłonić nikogo, kto by przebudował Zakopiankę już na tym ostatnim odcinku. Po jednym pasie w każdym kierunku. Na razie czekamy. Cały czas nie udało się wybrać projektanta tejże przebudowy. To jest krótki odcinek, ale bardzo mocno obciążony. No byłoby do tego, że zrobić w jakiejś przerwie pomiędzywakacyjnej, ale dalej nie mamy informacji. Oczywiście trzeba pamiętać, że najpierw trzeba to zaprojektować, a później budować, a dopiero teraz trzeba to zaprojektować. I inny odcinek Zakopianki też właśnie będzie realizowany, teraz został podpisany kontrakt za 150 milionów złotych na kolejny odcinek drogi krajowej numer 7, który będzie właśnie budowany. Tymczasem na sam koniec zalana S8 w Warszawie. Gdaka mówi, że odwodnienie jest sprawne i cały czas muszą sprawdzić, co tam nie działa. Tutaj ogólnie jest ciekawa informacja, bo tak, S8, trasa toruńska, jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, czyli nie jest to zarządzane przez Warszawę. Natomiast samo odwodnienie i kanalizacja jest tam robiona po części przez MPWiK, więc dosyć to ciekawe tam jest podzielone. I dlatego czasami są te problemy widowiskowe. Przy okazji, nie wiem czy wiecie, pamiętacie, ale 10 lat temu podobnie to wyglądało. Ja wiem, że teraz są mocne deszcze i w ogóle, ale jakoś tak się już przyjęło, że S8 to często spotkało niestety. To oczywiście jest za długi na minut, bo ta trasa jest bardzo ładna i piękna, tylko szkoda, że na całej długości nie powstała ścieżka rowerowa. Także taka ciekawostka. Na koniec sondaże i quizy mniejsze z tym. Co my tu mamy? Ogólnie jak macie pomysły na swoje sondaże i quizy mniejsze z tym, to piszcie je w komentarzach, bo od dzisiaj przez najbliższy tydzień chyba nie będzie żadnego, bo nie mam pomysłów na razie i nie ma nic zaplanowanego. Tymczasem, czy ZDM w Warszawie dba dobrze o drogi i dobrze realizuje inwestycje drogowe? Większość z Was na 903 głosy stwierdziło, że mogłoby być lepiej, ale też nie jest w sumie źle, czyli umiarkowanie 56%. Jest dobrze 18% i jest źle 18%, czyli na równo jesteśmy tutaj mniej więcej podzieleni. I nie wiem, nie mam zdania 7%. Tymczasem inna informacja, quiz mniejsza z tym, w którym roku została dana do użytku trasa tramwajowa na moście północnym do Starych Świdrów. Większość z Was na prawie 1000 głosów odpowiedziało dobrze, 2000
2013 roku została ta trasa oddana do użytku. No i ostatni, czy w trakcie realizacji remontu przebudów powinny być organizowane objazdy dla rowerzystów? Na 770 głosów większość z Was stwierdziło, że tak, powinny być organizowane tymczasowe drogi rowerowe i całkowicie się z nami zgadzam, bo rower i rowerzyści i użytkownicy dróg rowerowych to są tacy sami uczestnicy drogi jak samochody czy uczestnicy, czy piesi. Jakby nie wolno tutaj uogólniać. Jak na przykład to jest robione zazwyczaj przy pracach budowy, że nie jest wytyczona specjalna droga tymczasowa dla rowerzystów i innych użytkowników, natomiast jest wyznaczony ciąg pieszy rowerowy, aby wszyscy się gnieździli i po prostu wytracali czas i nie było mniej bezpiecznie. Jakby umówmy się, to nie w ten sposób ma wyglądać przyjazna i dostępna Warszawa, nawet w trakcie remontów, które mają poprawić w tym miejscu sytuację, powinno to być uwzględnione, aby wszyscy w trakcie budowy, która na przykład trwa ładne kilka miesięcy, bądź po prostu nawet kilka lat, żeby wszyscy mogli dobrze żyć. A nie tak jak na przykład na budowie Metra Karolin, gdzie rowerzyści i inni użytkownicy dróg rowerowych zostali całkowicie usunięci poprzez wprowadzenie ciągu pieszo rowerowego i braku możliwości przejazdu przez jedną ulicę. To jest według mnie bardzo dużym problemem. No i to chyba tyle właściwie. Przypominam Wam, że ten tramwaj dzisiaj będę jeździć. No i właściwie tak, na cały czas tutaj widzicie, że najbardziej potrzebną inwestycją tramwajową, najbliższą, którą jeszcze jest niebudowana, jest cała trasa tramwajowa pod Warszawą Zachodnią. Dalej, jeszcze cisza w tym temacie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za to, że jest Was tutaj coraz to więcej. 12 616 osób. Dziękuję za to, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale z mniej czasu, raczej standardowo w weekend. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę i jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co ważne, kolejne miesiące z tym jak zawsze weekendy, a kolejne inwestycje, no zobaczymy. Na razie wszystko jeszcze będzie normalnie po staremu do 14 października, bo do tego czasu nie wejdzie w życie cała ustawa. Natomiast po 14 października trochę serii komunikacyjnych na moim kanale może zniknąć niestety. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!